Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Domi i zapraszam was na giereczkę, którą znowu dostałem do nagrywania. Jest to giereczka o nazwie Dead Cells. Jest to... do końca nie wiem co to jest, ale zaraz się przekonamy. Giereczka kosztuje 15 euro na Steamie i ma bardzo przytłaczająco pozytywne recenzje. I ogólnie graficznie jest nawet bardzo spoko, jak widzicie. O... taki troszeczkę klimacik Pegasusa, powiedzmy. Jestem jakimś magicznym tutaj... jestem jakimś asasynem XD. Mogę ciąć powietrze. Zawsze chciałem ciąć powietrze. Dobra, otworzyłem drzwi. Tu mamy kogoś. Zaciej naszą głowę, no to coś tam. Coś tam mówisz. Aha, dobra, nie rozumiem. Więc nie masz nic do powiedzenia od siebie. Okej, widzę twój problem. Dobrze. Bla bla bla. Nie możesz zginąć, nie mogę tego zrozumieć. Coś tam ten. Wow. Czy ja znalazłem łuk? Mamy tu ogólnie jakieś dwa rodzaje broni. Mogę sobie. A ja chcę być łucznikiem fajnym. Dobra, pozwólcie mi na to. Mogę sobie otworzyć drzwi na spokojnie, albo je rozwalić. O, poniżej mam wrogów. Strzała. Ciekawy system walki, jo. Dobre to jest. Taki nawet spoko wam powiem. Zaczyna mi się to podobać, nieźle. Jak to mam zniszczyć, co? Czy ja mam zniszczyć tą stronę, czy co? Chciałbym naprawdę wiedzieć, jak to zniszczyć, ale to się chyba mnie gra nie lubi. Chyba zrobię coś źle. A tu jakąś miałam pułapeczkę. Halo, utknąłem. Halo. Zaraz, a może jakoś tak mogę zejść jeszcze, co? Ja tam chcę pójść, co? Halo? Dzień dobry, chcę sprawdzić sterowanie. Bo coś mi się tutaj nie wyszło w życiu i trzeba sprawdzić to. Nie naucz... nie zmieniaj mi nic. Dobra, czyli... nie wiem co mogę zrobić. Ale wiem, że utknąłem. Chyba, że... zejdź tam. Rozkazuję ci zejść. Dobra, muszę coś wykombinować na pewno. Dobra, coś mi tu nie wyszło ogólnie, więc... będę musiał znaleźć chyba inną... jakąś inną drogę albo coś w tym stylu. Obstawiam, bo raczej tam nie zejdę. A więc zobaczmy sobie. Ja to mogę zniszczyć. To też mogę zniszczyć. Ale tarcza mi chyba niepotrzebna, chyba że mogę ją też ponieść. A nie, ja wolę te. No. Ja wolę strzały. No i wszystko się sprowadza do tego jednego punktu. Tylko jak tam teraz zejść, please? Mam pomysł. To chyba nie działa. Mam lepszy pomysł. Cofnijmy się do menu. I wcale nie zaczniemy na nowo gry. Chyba się nam wygenerował inny dungeon. Nie ciekawi mnie rozmowy, pokażcie mi coś. Ale to pewnie jakoś... pewnie fabuła tu jest jakaś opisana, mi się tego nie chce czytać, bo jestem trochę zmęczony. Ale na luzie trzeba coś nagrać, żeby wstawić. No i wygenerował się nam zupełnie inny poziom.
zobaczmy. Tu mamy kolejnego jakiegoś szkieleta, ładnie go zabijemy tutaj. Zejdziemy sobie niżej, strzelimy sobie z łuku. W sumie ten łuk nawet spoko jest, ale no... Chyba lepiej podejść i po prostu zacząć szybciej jest po prostu podejść i walić, co nie? W tego... Z tego co widzę tutaj. Oj, oj, coś zginąłem. Czegoś nie popinowałem, pewnie jakiegoś paska życia, który gdzieś był widoczny. Bardzo widoczne miejsce, ale oczywiście pan Dominik go nie zobaczył. Super, naprawdę, nice, nice. I znowu mnie zrespiło gdzieś, gdzie ja nie wiem, gdzie jestem. To jest dziwne miejsce. Co to w ogóle za miejsce, co? Tak troszeczkę dziwnie się czuję, patrząc na to. Czy to są jakieś, nie wiem... Więzienie dla jakichś tam... niegzecnych tych? Jakiś staruszek. Więc co zrobiłeś? Tak... Znam wszystkie twoje najmniejsze sekrety. To jest moja robota. A, statystyki, za niedługo. Luzik. To fajnie, że będą statystyki. Rozwalmy sobie to i zejdźmy sobie. Nie, nie zejdźmy, tylko sobie najpierw tu, bo ja zawsze lubię sobie powalczyć. Ładnie. Oj, oj, coś tu ładnego wypadło. O nie, flashbang, okej. Okay. Bawimy się w CSGO, fajnie. Mam 92 HP, nie jest źle. Tutaj czyściutko. Chociaż coś tam. Coś tam ominąłem, chwileczkę. Chcę się cofnąć. Coś tu było. Użyj runy. O! Sekretna area znaleziona. To ja tam idę. Zobaczmy co znajdziemy. Zabij wszystkich przeciwników, zanieś coś tam ten, tak? A, czy mam się jeszcze chyba nie dać uderzyć, czy coś w tym stylu? Nie wiem. A, wiedziałem. No, zdążyłem przyjść do końca i się nie postarałem o to, żeby nie dożyli. Po co jest w ogóle ten teleport? I nie ma żadnego jakiegoś dostępnego teleporta. O! Sklepik! Wszystko jest na sprzedaż. No, luzik, luzik. Ulepszenie tego, siły, dobra. Obrażenia zadawane tam bronią, zwiększyły się, czy coś w tym stylu. Ja zaraz zginę. Brawo, Dominik. Znowu brawo. Nie mam wyjścia. Tak! Brawa dla mnie, nie umiem w to grać, naprawdę. I to bez kapy. Znowu mamy ciałko. Ciekawe czy to w prawdopodobnym logu, czy to jest taki jakby chunk. Coś co się generuje, co nie? Bo ja jeszcze mogę się turlać, co nie? O. Dobra, zaczynam to sobie obczajać. A może i nie? Nie wiem jak w ogóle się leczyć, XD. A może tym razem wezmę sobie tarczę? Będę mądrzejszy niż już jestem. Taki ze mnie głupiec, XD. Co? Jakaś klątwa na mnie spadła, czy co? Aha.
Super! Super! Dobra, ostatnie podejście. Jestem trochę zmęczony, więc spróbuję sobie ostatnie podejście. No i to chyba jakieś... To są raczej jakby coś a la chunky. Mam teraz 5, 8, 9, 5, 9, 2. Wcześniej miałem jakiś inny i znowu mamy inny świat. Znaczy w sensie mamy znowu inny ten... Inną budowę. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Dobra, a co zaczyna obczajać? To jest diamencik, ametyst, cholera. O kurde. Tarcza nie działa. Dobra, nie obczajam tej gry. Jeżeli chcecie z tego jakąś serię, nie wiem, mógłbym to obczaić. Jak tam gierka nawet bardzo spoko, przypomniały mi się klimaty Pekazusta, Kontra mi się przypomniały w ogóle i TPDD. Gierka jak najbardziej spoko, ale jednak już nie klimaty dla mnie. Po prostu już mam inne gusta niż kiedyś. Ale gierka jak najbardziej polecam. Bardzo fajny system walki i ogólnie wszystko tutaj ciekawa eksploracja właśnie tych, jakby to powiedzieć, dungeonów. I co by tu jeszcze dodać? Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się taki odcinek spodobał. Chcecie więcej takich odcinków? Chcecie serię? Piszcie oczywiście w komentarzach, jak zwykle. Zapraszam do komentowania, subskrybowania swoich filmów. No i trzymajcie się, no i cześć. Ale mi teraz idzie dopiero dobrze. A zaraz pewnie zginę. No, dobra. To więc trzymajcie się, no i cześć. Cześć jeszcze, zobaczmy co to... A! I znowu ten moment, dobra. No to trzymajcie się, no i cześć.